Borne Sulinowo to szczególne dla nas miejsce. W młodości dosyć często jeździliśmy tam na wakacje, do rodziny, na jeden z największych, jeżeli nie największy zlot militarny w Polsce, czy po prostu odpocząć. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze o tym historycznym, okazałym miejscu, domu oficera. Nawet prowadząc przez kilka lat działalność na YouTube, wieści o tym kompleksie nie dochodziły do naszych uszu. Przyszła jednak pora i na ten obiekt, który w opinii publicznej, oprócz tego, że od wielu lat stoi opuszczony, uznawany jest również za siedzibę demona. Czy tak jest naprawdę? Dom oficera to najbardziej charakterystyczny obiekt w leśnym miasteczku Borne Sulinowo, przypominający o jego wojskowej przeszłości. Okazała budowla powstała w latach 30. XX wieku, gdy Rzesza Niemiecka budowała tam bazę dla poligonów wojsk pancernych. Pełnił funkcję reprezentacyjnego budynku garnizonu Großborn. Szkolili się w nim oficerowie Wehrmachtu, a także oficerowie i podoficerowie stacjonujących w mieście jednostek pancernych generała Heisa Guderiana. W części budynku od strony jeziora było tu kasyno oficerskie, a wszystkie oficjalne uroczystości odbywały się w okazałej sali widowiskowej. Ulica, przy której się znajduje, nosiła wtedy nazwę Kasinostrasse. Po wojnie kompleks przejęli Rosjanie, którzy urządzili w domu oficera garnizonowe kasyno. Mieściły się tu kino, teatr, pokoje gościnne czy restauracja. Stąd nadawała lokalna telewizja retransmitująca programy z Moskwy. Niemców zaś zastąpili dowódcy Armii Układu Warszawskiego. Krąży legenda, że w pobliżu miało znajdować się zejście do podziemi oplatających całe miasteczko. Nie potwierdzono jednak tych doniesień, mimo przeprowadzenia kilkunastometrowych przekopów. Co dalej ze słynnym domem oficera? Pierwszy właściciel próbował remontować kompleks. Niestety wydarzyła się wtedy kolejna tragedia i budynek w znacznej jego części spłonął. Pojawiło się jednak kolejne światełko w tunelu i nieruchomość ponownie trafiła w prywatne ręce. Budynek przeznaczony jest pod usługi turystyczne. Nie wiadomo jednak, czy tak szybko jak pojawiło się nowe światełko w tunelu, tak szybko też zgaśnie, bo mówi się, że kompleks przeznaczony jest do rozbiórki. Na szczęście lub nie, był to jeden z tych obiektów, do których udało nam się dotrzeć na czas. Krąży pogłoska, że dom oficera jest nawiedzany przez duchy. Mało tego, mówi się, że w środku czyha nawet większe zło. Niektóre grupy urbexowe, czy takie, które zajmują się badaniem zjawisk paranormalnych, twierdzą, że w środku grasuje siła demoniczna. Poddajmy te legendy próbie. Cześć YouTube, kolejny odcinek Dom Oficera. Jesteśmy już w środku. No i na samym wejściu budynek robi ciekawe wrażenie. Weszliśmy wejściem głównym, które jest totalnie otwarte. I teraz znajdujemy się w jakimś wielkim holu okrągłym. No i na górze widać, że był jakiś świetlik. Jeżeli mogę to tak nazwać. Być może były na górze witraże, a być może sama szyba. I promienie światła wpadały tutaj na środek tego całego holu. W prawo dosyć duży korytarz, w lewo również. I nie byliśmy tutaj wcześniej i też nie czytaliśmy, jak to miejsce jest rozłożone architektonicznie, ale widać, że ten korytarz zakręca w lewo, ten w prawo. Więc prawdopodobnie to wszystko jest zrobione na bazie okręgu. My na początku z Michałem sprawdzimy, obejdziemy ten obiekt dookoła, co tu się znajduje, co może na nas czekać.
Ewentualnie rozmieścimy kamery w trakcie, żeby sprawdzić, czy coś uda nam się tu nagrać. Ja bym już na wstępie dał fotopułapkę tutaj na ten korytarz, żeby nagrywała podczas, kiedy my będziemy przechodzili ten obiekt naokoło. Nie jesteśmy pewni, czy kogoś tu z nami dzisiaj nie ma, bo w Borem-Sulinowie trochę młodzieży się kręci o tej porze jeszcze, więc będziemy ostrożni. Jak widać, nietoperze również się tu zadomowiły, więc będziemy musieli uważać. Ustawimy fotopułapkę, która będzie obserwowała zarówno ten okrągły hol, jak i korytarz przed nami. Obejdziemy budynek i rozmieścimy również kamerę full spectrum, która będzie nagrywała rempoda. Myślę, że będzie ok. Domu oficera nie wiemy za wiele, jeśli chodzi o historię. Wiemy tylko, że miejsce to powstało w momencie, w którym powstawało to miasteczko Borne-Sulinowo wraz z miasteczkiem Kłomino. Z tym, że Borne-Sulinowo zostało osiedlone, Kłomino niestety nie. I budynek powstał, został zbudowany przez żołnierzy niemieckich, żołnierzy Wehrmachtu. Jak widać, miejsce to zachowało się w nieco lepszym stopniu niż same budynki Kłomina, miasta Widmo. Tutaj nawet jeszcze widzimy sedesce poprawne zniszczone, ale pozostałości są. No i też, dlaczego tu przyjechaliśmy? Korzystamy z momentu, w którym jesteśmy tutaj podczas wypoczynku i nie znając do końca historii, którą zresztą opowiemy wam przed samym materiałem jako wstęp, przyjechaliśmy tu, ponieważ słyszeliśmy pogłoski, a także widzieliśmy filmiki, na których mówią, że miejsce to jest nawiedzone. I jakoby nawet była tutaj siła demoniczna. Tego nie wiemy, ale przez ten czas tutaj, w którym będziemy, być może uda nam się coś nietypowego wyłapać. Też nie traktujmy tego i nie chcemy traktować tego jako taki nasz projekt główny, bo jesteśmy tylko we dwóch z Michałem. I dysponujemy aktualnie tylko jedną walizką, więc aż tak dużo z tego sprzętu jak zwykle nie mogliśmy ze sobą wziąć. No ale zrobimy to w naszej mocy, żeby coś tutaj dzisiaj spróbować uchwycić. To też takie, chcemy połączyć to też z tą nową naszą serią i troszeczkę was poprowadzać po tym obiekcie, a być może coś samo nas zaskoczy w tym miejscu. Zobaczymy. Też nie znamy strategicznych punktów w tym obiekcie, w których można by było porozstawiać kamerę, dlatego jedną z nich zostawiliśmy w holu głównym. No i spróbujemy znaleźć jakieś miejsce, gdzie będziemy mogli zostawić rempoda i kamerę full spectrum.
tego co wiemy na tę chwilę, co możemy wam przekazać, to że budynek ten mieścił kasyno, ale także wielką salę koncertową, która mogła pomieścić nawet do 1000 osób. Więc nie dziwi nas trochę, że ten budynek jest taki wielki i taki okazały. No, w środku co prawda nie pozostało zbyt wiele, ale nawet sama ta łaźnia, w której byliśmy przed chwilą, i te pozostałości, stare kabiny, no to już jest coś. Tutaj na razie jedyne co nam się rzuca w oczy to ogromne graffiti na ścianach. Jakieś pozostałości po rurach. Prawdopodobnie elektryka. Widać kable. Skręcimy tutaj. W prawo. Stare drzwi, czy to? Nie, to jakaś płyta. Tam już widok na zewnątrz. Jesteśmy opuszczeni jak zabłąkane dzieci w lesie. Jest sentencja, prawdopodobnie późniejsza forma graffiti. Widzieliśmy filmiki w internecie, które właśnie mogłyby świadczyć o tym, które informują o tym. Jakoby miejsce to było przez jakieś złe siły nawiedzane. Jakiś ogromny dziedziniec. No i pytanie, czy tutaj nad nami, nie wiem czy to widzicie jeszcze, bo lampa aż tak wysoko nie dosięga, ale jest tutaj ogromny dziedziniec i pytanie, czy to wszystko było odaszone i tego dachu już tutaj nie ma. Czy był to dziedziniec, na który się wychodziło bez zadaszenia. Te kopuły po każdej ze stron świadczyłyby o tym, że jednak jakiś dach tutaj kiedyś był, ale już go nie ma. Budynek jest ogromny, nie myślałem, że będzie aż tak duży. Kolejna ogromna sala. Tutaj widzimy jeszcze coś a la parkiet, więc mogłoby to świadczyć być może o tym, że było tutaj kasyno, bo raczej nie jest to ta wielka sala koncertowa. Jest to zbyt małe pomieszczenie, tak mi się wydaje, które mogłoby nie pomieścić raczej 1000 osób. Być może ten wielki dziedziniec był takim miejscem. No, ale tego chwilowo nie wiemy. Tutaj okno, które wisi na jakiejś dziwnej rurze. Ale dlaczego ono tu wisi? Chyba było elementem, które powinno wisieć tam, na górze. Też drugie okno zerwane. Być może przez rabusiów, którzy tutaj chcieli wyrwać rury i wyrwali razem z tymi rurami całe okno. Jeszcze zerknę tutaj. Schody. Chodź Michał, zerkniemy tu jeszcze. Stara klatka schodowa. Trochę boję się na nią wchodzić, ale góra kusi. Wydaje się dosyć stabilna. Wejdę tylko zobaczę, co jest na górze.
Zapas sobie ewentualnie latarkę. Powiem wam, że trochę strach wchodzi do takich obiektów mocno zrujnowanych w nocy. Nie chodzi o jakiś strach wyłącznie przed tym, co mogłoby tutaj być, ale właśnie przed wchodzeniem na różne takie niepewne konstrukcje. Bo nigdy nie wiadomo, co się może tutaj zdarzyć, przytrafić. No, dach tutaj jest w kompletnej ruinie, która w każdym momencie może się zawalić. Więc jeżeli odwiedzacie takie miejsca, musicie być naprawdę ostrożni. Mi już oddech przyspiesza się od samego chodzenia po tych niepewnych kondygnacjach. Ale widać, że ludzie tutaj przychodzą. Widać po nich pozostałości. Ale oprócz zrujnowanego dachu i gruzu nie ma tutaj nic ciekawego. Powiedział Piotr i schodzi po schodach w tempie dosyć szybkim. Tak. Jeszcze... Aha! Prawda. Dobrze. Dobre spostrzeżenie. Jeszcze szybki rzut oka na dole. Tutaj, jak widzicie, trzeba naprawdę uważać, ponieważ w tej całej stercie gruzu można przeoczyć chociażby coś takiego. I mimo, że nie jest to głęboka dziura, to jakby noga się tam pośliznęła, mogłaby co nieco uszkodzić powybijane szyby. Dosyć twardy bobik. Ogromne miejsce, naprawdę. Ogromny obiekt, nie spodziewaliśmy się, że dom oficera jest aż tak rozległy. To co, spróbujemy jeszcze w tamtą stronę? Kamera działa, jak widzimy. Kolejna klatka z drugiej strony. Sterta śmieci. Tu wychodzimy dokładnie na ten większy hol. Zerknę na dół tylko. Tu są jakieś masywne drzwi. Moglibyśmy tu zejść na chwilę. Kolejna dziura. O, tutaj zostawimy kamerę. Irem poda. Było tutaj
wyczuwam zimno. Jest lekka zmiana temperatur, więc może to o czymś świadczyć. Są jakieś masywne drzwi. No tutaj zdecydowanie mogły być jakieś pomieszczenia, w których przetrzymywano być może jakichś jeńców. Więc może to być dobre miejsce do zestawienia tu Rempoda i kamery Full Spectrum, ponieważ jest tu zdecydowanie zimniej niż wreszcie w pomieszczeń. Woda działa jak należy. Jeżeli w tym miejscu wyłapie jakąś anomalię, to być może coś się również nagra. Zerknę na górę może jeszcze. W odwiedzaniu takich miejsc też jedną z gorszych rzeczy jest fakt, że po prostu w którymś momencie możemy natrafić albo na jakichś bezdomnych, albo okoliczną młodzież, która nie to, że może coś nam zrobić, ale może nas, delikatnie mówiąc, wystraszyć. To nie jest też, uznajmy, zbyt przyjemnym uczuciem. A co gorsza, im więcej takich opuszczonych obiektów, tym większe prawdopodobieństwo, że możemy również natrafić na jakieś zwłoki. A wtedy już by mogło być ciekawe. Tutaj, jak widzicie, dach już po części jest w kompletnej ruinie. To jest bardzo niepokojące. Tam jeszcze był w niezłym stanie, ale tutaj już jest masakra. Dobrze. Zrobiliśmy na początku, co mieliśmy zrobić. Wchodzę do Michała. O. Rarytasek jakiś. Proszę. I na urbexach można znaleźć coś ciekawego. Krówka mleczna. Gdyby ktoś zgłodniał, to zostawiam. Ja nie zabieram. Ponieważ mimo iż typowego urbexu nie prowadzimy, to jednak nam również przyświeca zasada, że to, co jest w danym obiekcie zostaje i my po prostu wchodzimy, zostawiamy odciski stóp, robimy zdjęcia, filmy i nic więcej. Również takich rzeczy nie robimy, bo to jest zwykły wandalizm. Odbijemy tutaj jeszcze w lewo tym korytarzem, którym jeszcze nie szliśmy. Odbijemy tutaj jeszcze w lewo korytarzem, którym jeszcze nie szliśmy.
żeby sprawdzić, czy coś tutaj ciekawego się kryje. Kolejna wielka sala. A tutaj vis-a-vis kolejna łaźnia. Można tak to chyba nazwać. Trochę się przestraszyłem na początku, jak to zobaczyłem. No i też tutaj czuć nieco bardziej nieprzyjemny odór niż w tamtej poprzedniej. Tak jakby ktoś tu niedawno był za potrzeby. Ciekawe. Jeszcze z ciekawszych historii związanych z tym miejscem. Dom oficera jest teraz opuszczony i popada w ruinę, ale warto zaznaczyć, że prawdopodobnie jest w rękach prywatnych i nie zawsze tak było, że był ruiną i popadał w coraz większe zniszczenie, bo w pewnym momencie był nawet remontowany, ale w 2010 roku bodajże wybuchł tutaj pożar, który nie tyle, że przerwał remont, co spowodował duże zniszczenia, no i prawdopodobnie mocno zniechęcił właściciela do dalszego remontowania tego miejsca. A szkoda, bo fajnie jakby takie wielkie obiekty doczekały się pewnej rewitalizacji, no ale jak wiemy, to są ogromne koszta, więc nie każdego stać, a tego, kogo stać i ma chęć, żeby to remontować, no to przytrafiają się takie nieszczęśliwe wypadki, jak w 2010 roku, które niweczą wszelkie plany dalsze. No i niestety od tamtego momentu miejsce już, tak jak widzicie, popada w kompletną ruinę. Tutaj już nawet dach się cały zawalił. No źle to wygląda. Jeszcze mozaika w pewnym momencie się ostała. Tutaj też była restauracja. Nie mówię, że konkretnie w tym pokoju, pomieszczeniu, ale była tu też restauracja i sala kinowa. Trudno teraz się domyślić, w których dokładnie miejscach, nie mając pełnego planu rozkładu pomieszczeń. Więc pozostaje nam domyślać się, co gdzie mogło się znajdować. Dosyć klimatyczne, małe przejście. Metalowe schody, poręcze. I pytanie też, co tutaj mogło się znajdować. My tego w tym momencie nie wiemy. Wybaczcie też, że to nie jest taki typowy projekt, jak zwykle, ale jesteśmy we dwóch, nie posiadamy odpowiedniej ilości sprzętu, więc robimy co w naszych siłach, więc też trochę na to liczymy, że być może bez takiego nastawienia typowo projektowego, że nastawiamy się, że coś gdzieś jest na pewno, jakaś zła siła, być może coś się gdzieś uda nagrać, gdy nie będziemy typowo na to przygotowani. Rany. Uciekaj. No, nie będziemy uciekać. Dom oficera kończymy. Dzisiejszy projekt był trochę inny niż dotychczasowy. Było takie połączenie naszej dwóch serii, projektów głównych i serii Na tropie tajemnic.
Ponieważ dokładnie nie znaliśmy tego obiektu, chcieliśmy go po prostu sprawdzić pod kątem tego, co piszą w internecie i co mówią na nagraniach z filmików na YouTubie. Byliśmy tutaj, jakby swoimi zmysłami nie doświadczyliśmy niczego konkretnego. W pewnych momentach czuć było lekkie zimno, spadki temperatur, ale nic szczególnego. Wydaje się, że kolejny opuszczony budynek, który straszy swoimi legendami. Zobaczymy jeszcze nagrania z kamer, czy coś może wyłapały, ale na tę chwilę kolejną przygodę, tym razem z domem oficera w Bożym Sulinowie, kończymy.